Welcome to Learn Polish Podcast, episode number 413. Cześć, to Nasza. Find all our episodes on learnpolishpodcast.com or BitChute, YouTube, and Rumble. And be sure to share with your friends and give us a thumbs up and all that kind of thing, because it really helps. And you get lessons from Camilla's team, polonaswitch.com. And you find everything about me, bio.link/podcaster. And we'd like to thank our sponsor, danielpacker.com/call, if you want to book a call, helping people with anxiety, stress, or addictions. He has a 6-week program. And if he doesn't cure you, you don't pay, so it's well worth checking out. Cześć, Kamila. Cześć, Roy. Witam cię serdecznie i wszystkich słuchaczy, ludzi, którzy uwielbiają język polski, którzy nie mogą doczekać się kolejnego spotkania po polsku i o języku polskim. Dzisiaj bardzo miły temat, mapa marzeń. Co to znaczy, Roy, mapa marzeń? You have dreams or something? Dream map, tak? Mapa map i marzeń, tak? Dream map. To znaczy, każdy z nas powinien zrobić mapę marzeń i to jest bardzo dobre narzędzie, very good tool, tak? Zrobić mapę marzeń i na swoim telefonie, na swojej komórce, na tym pierwszym ekranie, on the first screen, tak? Dodać tę mapę marzeń, bo bardzo często używamy swojego telefonu kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, nie kilka, ale kilkadziesiąt razy w ciągu dnia sprawdzamy Facebooka, wiadomości, ktoś do nas dzwoni, czyli cały czas używamy telefonu komórkowego, więc cały czas nasze oczy będą patrzeć na Dream Map, na mapę marzeń, dlatego to jest bardzo dobre, żeby mieć w telefonie na tym pierwszym ekranie jako tapeta właśnie mapę marzeń. I na przykład, Roy, co tutaj mamy? Bardzo ładna mapa marzeń. Ale ja mam zdjęcie moje tak? Syn. Co ja, dlatego nie mam nic. Nie mam nic, bo nie mam mapy na mój telefon. Tylko nie masz mój marzeń, syn. Ale masz syna, tak? To teraz możesz zrobić syna. To jest ważniejsze tak? Dla syna, mnie. Syna, samolotu, dobrego jedzenia, Hiszpania, tak? Kilka. Kolaż. O, bardzo dobra opcja to jest zrobić kolaż i mieć na tapecie swojego telefonu komórkowego. Tutaj widzimy piękny ocean, jakaś egzotyczna wyspa, exotic island, tak? Tropical island. Palmy, słońce, czyli relaks, wakacje, widzimy samolot, czyli podróże. Ktoś może mieć marzenie, żeby podróżować na Bali, Malediwy, gdzieś do egzotycznych krajów. Kolejna fotografia, serce, heart, czyli miłość, tak? Ktoś może mieć marzenie, żeby mieć cudowną relację, cudownego męża, cudowną żonę, czyli miłość jest tym marzeniem. Podróże, relaks, picie kawy, odpoczynek. My mówimy po polsku, bo po angielsku jest słowo to chill i my sobie po polsku mówimy chillować, że chcę chillować, czyli chcę relaksować się, chcę mieć czas na chill out, na relaks, na odpoczynek. Ktoś może mieć marzenie, żeby osiągać, achieve success, tak? Osiągnąć sukces, na przykład sukces w firmie. Teraz jestem, nie wiem, specjalistą, a chcę być dyrektorem. To jest mój cel, to jest mój plan. Albo żeby moja firma miała sukces finansowy. Czyli mam nowe cele. Cel to jest goal, tak? Jest cel, goal, plan, action, czyli akcja i sukces, więc to też może być marzenie. Ktoś może mieć marzenie, żeby osiągnąć sukces. Kolejna fotografia, widzimy piękne ciało, beautiful body, tak? Czyli to jest moje marzenie, to ja muszę mieć treningi, też moje marzenie. Ćwiczyć. To jest moje marzenie, tak? Muszę mieć odpowiednią dietę, jeść zdrowo, ćwiczyć regularnie, żeby mieć takie piękne, zdrowe ciało. Też tutaj na tej mapie marzeń są pieniądze. To też może być marzenie, ponieważ oczywiście pieniądze nie dają szczęścia, ale pieniądze, kiedy ich nie mamy, są stresem dla nas, prawda? Jeżeli nie mamy pieniędzy, to jest to stres, a stres powoduje choroby, więc nie mamy zdrowia, nie mamy spokoju, nie mamy harmonii, więc pieniądze szczęścia nie dają, ale kiedy nie ma pieniędzy, to jest dużo stresu i stres powoduje choroby, więc pieniądze są potrzebne i dzięki pieniądzom możemy podróżować, możemy kupować prezenty dla rodziny, możemy zabrać męża, żonę, dziecko do restauracji, do kina, możemy pięknie spędzać razem czas. Nasze życie to będzie piękna przygoda, beautiful adventure, tak? Tak, i może operacja na bardzo dobre ciało, tak? Nie, tam akceptacja swojego ciała.
I mapa marzeń to też, że chcę dobrze jeść, ponieważ znam dużo ludzi, którzy piją Coca-Colę, jedzą fast foody, słodycze i oni nie są szczęśliwi, że jedzą te rzeczy, ale nie potrafią powiedzieć stop, tak? Tylko no, regularnie piją tą kolę, więc ich marzenie to jest właśnie zdrowa dieta, więc tak naprawdę marzeń może być bardzo dużo i każdy, ty Roy, czy nasi słuchacze, powinniście zrobić sobie taką mapę marzeń, kolaż i na telefon komórkowy, na tapetę sobie włożyć, to put on the first screen, tak? Na I ekranie. na komputer też, I tak? na komputerze, na pulpicie też i oczy patrzą i cały czas kodujemy, kodujemy, a o czym myślimy, to później przyciągamy do naszego życia, więc myślę, że to jest cudowne ćwiczenie, cudowna praktyka, mapa marzeń. Roy, co myślisz? Zrobisz na następny raz swój No. kolaż, mapa marzeń? Tak. No, to Fajnie, jest to jest dobry wasza pomysł. praca domowa, tak, żeby to Tak. Bo zrobić. co myślisz, może być. Tak. Dokładnie, jeśli myślimy o negatywnych rzeczach, no to nasze życie będzie pełne negatywnych rzeczy. A kiedy myślimy o podróżach, o pieniądzach, o miłości, o zdrowej diecie, piękne, zdrowe ciało, to wszystko jak magnes działa i przyciąga do naszego życia. Super! Dziękujemy Wam za dzisiaj, taki troszeczkę coachingowy podcast, bardzo pozytywny. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję, Roy. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję. So you can get lessons from Camilla's team or coaching and polonaswitch.com, and you'll find all our episodes on our polishpodcast.com. As mentioned, we're on BitChute, YouTube, and Rumble. And be sure to subscribe because it really helps, and share with your friends and let us know if there's other groups we should be in. You'll find everything about me, my podcast coaching. And if you're interested in sponsorship or actually promoting your book and everything, I can get you on other podcasts. And you'll find everything on bio.link/podcaster. We'd also like to thank our sponsor, danielpacker.com. He's helping people with anxiety, stress, and addictions. He does a 6 weeks program with a 90% success rate, which is unusual because a lot of the therapists will have a patient for life and you think they're doing you great, but wouldn't you like to resolve everything so you don't pay unless he cures you? danielpacker.com /call if you want to just book a book. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.